Ahojo, w kolejnej bitwie multiplayer z Last Alliance Total War w wersji 0.3.2, gdzie mamy tym razem bitwę moją ponownie z Jaworem, gdzie ja gram orkami z północy przeciwko armii krasnoludów z Redluin pod dowództwem Jawora. I cóż, jak wspominałem w poprzednim filmie, jest to jedna z dwóch bitew testowych, które po prostu tutaj robiłam z nim przed wydaniem najnowszej aktualizacji, chwilę, dosłownie tego samego dnia, co wydałam ją. I tak, tutaj po mojej stronie są cztery oddziały, przepraszam, trzy oddziały Uruk Archers, cztery oddziały tutaj Uruk Warband, dodatkowo mam dwa razy nową jednostkę z tego patcha w postaci tutaj Uruk Butchers of Angmar. Mam także na flankach po dwa oddziały na każdej flance tutaj Red Headsów i po dwa oddziały Uruk Stormband. Tak więc, no cóż, tutaj jeszcze mam jazdę w postaci jeźdźców wargów, no i oczywiście podstawowego orkowego generała, bo to jest na chwilę obecną jedyna gwardia, jaką mają tutaj orkowie, ponieważ nie mają swoich własnych bohaterów jeszcze. I tak, po stronie Jawora zaś jest tutaj armię pod dowództwem Traina II, czyli drugiego króla z Erdwin, który stoi w centrum jego głównej linii. Specyficzne podejście, ponieważ jest to generalnie jednostka bardziej szturmowa niż do trzymania linii. Tutaj gwardia ognistobrodych. Na bokach tej głównej frontowej linii są po dwa oddziały tutaj Tanelgarców i tutaj Eretluin Belegos Shieldbearers. Z tyłu są cztery oddziały kuszników oraz także tutaj ukryci dwa razy Rangersi. Zaś z tyłu są trzy oddziały Guideguardsów. Aczkolwiek to nie wszystko, ponieważ tutaj gdzieś w lesie przemieszczają się jeszcze trzy oddziały bodajże Berserkerów, którymi Jawor próbował mnie tak samo podejść jak w bitwie poprzedniej, gdzie tutaj dałam się złapać na jego zasadzkę wargów. Ja w tej bitwie nie próbowałam żadnych jednostek ukrywać, tak więc moja armia całkowicie otwarcie tym razem podeszła do walki. Nie bawiłam się w podchody jak z Rangersami w poprzedniej bitwie. Tak więc tutaj generalnie idą oddziały tych berserkerów. Ja za chwilę wyślę jazdę, ponieważ spodziewałam się, że właśnie coś tu będzie w tym lesie pewnie. I o właśnie tutaj moi jeźdźcy wargów już jadą, żeby zespotować ewentualne niebezpieczeństwo, jakie tutaj może czyhać na moje oddziały, zwłaszcza że tutaj lekko wysłałam do przodu tutaj stormanców. Chwilowo trwa walka strzelecka, tutaj staram się przede wszystkim najsilniejsze oddziały Jawora troszkę zwiększyć, to znaczy tutaj właśnie Gwardię Ognistobrodych oraz także Shieldbearersów z Belegostu, którzy właśnie uderzyli na moją główną linię. I tak, cóż, ogólnie rzecz biorąc to się przydało bardziej, że właśnie zmniejszono trochę tych Shieldbearersów, ponieważ jest to bardzo mocna jednostka, a tymczasem no, uderzyli już z dosyć sporymi stratami. Tutaj właśnie zespotowani zostali berserkerzy i moja jazda przed nimi się cofa, tymczasem do walki ruszają tutaj Stormbandsi, a także Red Hedge za chwilę, a także z centrum przesyłam, właśnie zrobiłam tutaj roszadę, ponieważ Butchers of Angmar postanowiłam wysłać do walki z tutaj berserkerami, zaś Red Hedge za chwilę zostaną wysłani tutaj w centrum, żeby wesprzeć główną linię. Tymczasem na flance tutaj oddział Stormbandsów tłucze się z Shieldbearersami. Tutaj w chwili obecnej ponosząc dosyć duże straty, za chwilę tam, gdzie możemy się złamać, tak więc tutaj wysyłam do pomocy za chwilę tutaj Red Headsów im. Zaś drugi oddział Red Headów idzie wesprzeć drugi oddział Stormanców, który walczy z tutaj Gatesguardsami. Tak, i dzięki temu, że tutaj teraz zajęłam Gatesguardsów walką, to mogę cofnąć za chwilę moich tutaj Stormbandów i przegrupować się nimi i ponownie wykonać szarże na tutaj tą jednostkę. Generalnie piękne jest to, jak krasnoludy wymachują tymi wielkimi halabardami. Absolutnie kocham ten widok. Okej. Tak, generalnie troszkę zmieniłam nastawienie do
wyglądu tutaj Gegarców, zarówno w przypadku Red Luin, jak i Khazad-dûm w tym patchu, bo stwierdziłam, że skoro to są gwardziści bramy, to mogliby mieć bardziej takie konkretne mundury, tak więc nie mają pancerzy na zewnątrz, jak większość działów krasnoludzkich, tylko właśnie są tutaj przykryte one tunikami. Znaczy prawdopodobnie użyję tego modelu dla także innych oddziałów w przyszłości, aczkolwiek w przypadku innych oddziałów raczej to będzie wariant, że to będzie wymieszane z innymi wyglądającymi pancerzami, zaś tutaj stwierdziłam, że fajnie będzie właśnie Gejgarców zrobić, że będą mieli mundury z symbolem swojego rodu na wierzchu. Dobra, tutaj na tej flance moja kawaleria stara się zaczepiać berserkerów, aczkolwiek no troszkę wytraciłam, choć to nie przeszkadza w momencie, kiedy tutaj już Butchersi dosyć mocno przetrzebili resztę berserków i powoli ta flanka się tutaj w tym momencie łamie już. No tutaj z tego co pamiętam, za chwilę ja wrócę do walki wręcz po prostu tych huszników. Oni niewiele zrobili znowu. Tak swoją drogą. Troszkę mnie to martwi, będę musiała przemyśleć tą jednostkę jeszcze. Tutaj Red Heavy próbują stawić czoła tutaj Belego z Shibersą, aczkolwiek no ta jednostka nie doznała żadnych strat przed bitwą, tak więc ta spokojnie wyżyna po prostu kolejne oddziały orków. Tymczasem na tutaj mojej lewej flance ci wcześniej przetrzebieni Shelbersi i tak pokonali moich tutaj uruków i teraz próbują otoczyć moje jednostki w centrum. Tutaj gdzieś powinien walczyć sam król krasnoludów z Red Luin. Teraz może uda się go wypatrzeć. Gdzieś powinien być, może zatrzymam, żeby go znaleźć. Będzie wygodniej, jak się nie będą ruszać przez chwilę. No sobie jest tu znowu. Czy w sumie dobrze, stoi gdzieś z tyłu, bo jest mniejsza szansa, że umrze, ale fajnie byłoby zobaczyć walkę, co nie? Ale z tego co pamiętam, jak patrzyłem podczas bitwy, tego znalazłem, no walczył rzeczywiście. Tylko może później. Zaginiony król. Gdzie jest król? Where is the king? Nie wiem, gdzie jest king. Dupa. Cóż, chwilowo go nie pokażę, trudno. Oła! Okej. Okay. Zostanie halabardą w ten sposób brzuch naprawdę musi być bolesne. Tu schron, że tego nie wiem od którego oddziału. Tak, tutaj ten oddział strasznie tnie moich orków. Jeszcze są wspierani przez halabardników, tak więc tym bardziej mają osłonę po prostu dzięki nim. I tak, tutaj udało mi się otoczyć tych Shilbersów, ponieważ kompletnie rozbiłam berserkerów poza jednym oddziałem, ale on już za wiele zagrożenia stanowi. Tak więc udało mi się tutaj Butchersami otoczyć tych Shilbersów i w końcu ich się pozbyć, bo oni tutaj naprawdę, mimo że przetrzebieni, i tak wytłukli jeszcze dodatkowe 200 orków. Nie chciałem tego powiększać. Tutaj zaś udało się pokonać Gejgarców i teraz pozostała walka moich dwóch pozostałych oddziałów z tej flanki z tutaj drugim oddziałem Shilbersów, który radośnie właśnie wyżyna kolejnych moich orków. Mimo tutaj ciągle dosyłanego wsparcia. Tutaj tymi łucznikami przypadkiem chyba wlazłem w nich. Tutaj Jawor próbował się chyba nim przegrupować, tak teraz widzę, tutaj widzę, że dosyła wsparcie w postaci tutaj Rangersów. Rangersi mają do dyspozycji dwuręczne topory, tak więc całkiem nieźle sobie radzą wręcz mimo posiadania, no właściwie braku pancerza, bo mają tego Gambersony na sobie, więc na standardy krasnoludzkie lekki pancerz, bardzo lekki pancerz. Tutaj ten ostatni mój oddział wargów jeszcze coś próbuje zrobić, jeszcze próbuje męczyć przynajmniej strzelców, żeby mi nie przeszkadzali. No i tu w centrum jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, ponieważ moje oddziały się chwieją, są bardzo przetrzebiane przez tutaj oddział Traina, których mimo że zostało 12, to ciągle tłuką moich orków. To jest przerażające, ja z przerażeniem patrzyłam na to, co ten oddział robił podczas bitwy. O! Jest król!
Dobra. Podziwiałem walkę króla krasnoludów. Ściął po prostu tak randomowo orka, który koło niego przychodził. Tak, tutaj, no to oddział starałem się przetrzebić, ale on mi tak straszliwie tutaj tłukł się. Jeszcze Jawor wyciągnął go z tego kotła, żeby spróbować wesprzeć swoje oddziały w innym miejscu. Z jego pomocą, tak, tutaj rzuca ich na tych orkowych łuczników, którymi tutaj próbowałem trochę otarczać te oddziały walczące. I cóż, tutaj moi Boże Słowangwar tymczasem starają się rozbić tutaj kuszników, a także rangersów na flance. Za chwilę także chyba powinnam jeden z tych, o właśnie, teraz jeden z tych oddziałów wycofuje właśnie z walki tutaj i przesyłam do w to miejsce, żeby postarali się otoczyć albo tych tutaj. Aczkolwiek Jawor tutaj stara się reagować i ciągle zajmować walką tych, aczkolwiek troszkę w tym momencie mu już trudno to zrobić. Tutaj moja flanka dalej, moje centrum wygląda dalej bardzo nieprzyjemnie, ponieważ w każdej chwili te oddziały tutaj redheadsów mogą się po prostu złamać i cała walka tutaj może pójść do piachu. Mimo że walczą tutaj tylko z kusznikami już, ponieważ większość oddziałów walczących już została pokonana. Oprócz oczywiście tutaj dalej Gwardii Królewskiej, która ciągle wyżyna orków. Zdało ich 7. Tak, 7? 7. Zdało ich cholera 7. Znajdźmy króla z powrotem. Chcę podziwiać jego walkę. Gdzieś tu powinien być, prawda? Prawda? Do końca bitwy. I jest! Podziwiajmy. Okej. Okay. Widzę, że kilku orków próbuje go dorwać. Aczkolwiek to jest król krasnoludów. On nie odda swojego życia łatwo, zwłaszcza orkom. Okej, okay. Jeden z redheadów. Ała! Tak. Dobra, może mimo, że wiem, że dowodziłam armią orków, tutaj dopinguję króla krasnoludów. Może tak nie powinno być, ale ci... Dalej walcz! Bądź dzielny. To tylko orkowie. Zawsze to mogą być smoki. Albo balerogowie. Pizdę. Dobra, cudo. Chcę palnąć screena jakiegoś. Sobie pomyślałam. Tylko, żeby to fajnie wyglądało. O, coś takiego. Będzie na miniaturkę. Król krasnoludów walczy do końca, tylko może. Zróbmy tak. Okej. Pizdę. Okej. Tak, aczkolwiek tutaj jest właśnie sam został chyba. Nie widzę reszty jego gwardii. Czy ktoś jeszcze żyje w swojej gwardii? Tak, żyje, bo nie ma flagi bezpośrednio nad tobą. Okej, czyli ktoś jeszcze żyje, aczkolwiek generalnie został strasznie odseparowany od reszty swojej armii, czy nie przeszkadza mu po prostu zabijać orków kolejnych. Okej. Okay. Koniec. Reszta armii krasnoludów się załamała. Król przeżył. To jest śmieszne, że zarówno mój władca w poprzedniej bitwie, jak i tutaj Jawora w tej bitwie obaj przeżyli.
na starcie. Uznaliśmy to za bardzo zabawne. W każdym razie cóż, generalnie troszkę niepokojące jest to, że w obu przypadkach krasnoludy przegrały, niezależnie kto nim grał, aczkolwiek podejrzewam, że to trochę też z powodu, że w jednej i drugiej bitwie braliśmy armię, której nie testowaliśmy jeszcze, znaczy nie znaliśmy jej, bo jakieś tam proste testy były, ale to były zarówno w moim przypadku, jak i Jawora tak naprawdę pierwsze bitwy, gdzie braliśmy tą armię krasnoludzką do prawdziwej bitwy, bo tak poza tym to nie było dotąd takich testów, po prostu były testy pojedynczych jednostek, jak się sprawują, a nie było testowania tego na dużą skalę. Dobra, zobaczmy statystyki. Tutaj u mnie Burczesów Akbar świetnie się sprawili, a także Uruk Archer, co dziwo, i tutaj Uruk Warband i Uruk Bodyguard, także bardzo dobrze. Tutaj oddziały tych Stormbandsów i Redheadsów troszkę gorzej, no ale oni musieli w sporej części walczyć z elitarnymi jednostkami bardzo, zwłaszcza tutaj Redheadzi, ci, którzy zostali po prostu zmasakrowani przez ten oddział Shieldbearsów. Tutaj u Jawora zaś, no, Shieldbearsi 600 zabitych. Jest przerażające. Tutaj oddział Traina III zabitych 337. Berserkerzy jedni sobie całkiem nieźle poradzili, aczkolwiek pozostałe oddziały Berserkerów no, zostały dosyć szybko wyeliminowane z walki. Tutaj kolejni Shieldbearsi także sobie bardzo dobrze radzili. Pusznicy całkiem sporo zrobili na koniec już podczas walki wręcz. I tak samo Rangersi. No cóż, bitwa była ciekawa. Fajnie się ją nam rozegrało. No i mam nadzieję, że Wam się podobała i zapraszam Was do kolejnych materiałów, gdzie będę... Czemu nie nagrywa... Okej, okay. Właśnie się zorientowałem, że mi się OBS skurwił i nie nagrywam audio z gry. Chyba. Sprawdzę potem w nagraniu. No trudno, nie będę powtarzała tych bitew, po prostu dodam muzykę w tym. W edycji. Trudno. No cóż, w każdym razie do zobaczenia. Pa. Hejo, idę udusić OBS-a. Cześć. Pa. Pa. Pa.